Hejka, kochani! Muszę tak stanąć, żeby było lepsze światło. Może wyłączę telewizor. Jak tam u was po Sylwestrze? O, jeszcze balony z Sylwestra są. Zostały. Ja tam później w kolejnej części filmu wrzucę właśnie... Nie wiem, jak mam stanąć. Wrzucę ten, jak właśnie u nas to wyglądało na Sylwestra. Kurczę. Z tym światłem. O. No, a tak to u mnie wszystko w porządku, jakoś leci, no. Dzisiaj taki dzień odpoczynku i w ogóle później wam pokażę, jak sobie fajnie okno przystroiłam. No, a tak to fajnie, no w sumie na Sylwestra to żeśmy tylko butelkę wina wypili. Nie upijałam się, bo nie uznałam, że to nie jest jakieś, nie wiem. Ja nie odczuwam jakiejś potrzeby upijania się. Czekajcie chwilę. Ktoś zobaczy. Dobra. Okej. Nie odczuwam jakiejś potrzeby, wiecie, upicia się, bo i się tak upodlenia, żeby później, wiecie, leżeć i na drugi dzień konać. No. Tylko wiecie, trochę winka tam. Jakieś chipsy, paluszki, takie różne takie rzeczy. Na tamte wszystkie strony. No, a tak to fajnie. Cieszę się, że jakoś te święta minęły, jakoś ten. No i ten nowy roczek, mam nadzieję, że właśnie i wam minie bardzo fajnie, bardzo spokojnie i będziecie mogli spełniać swoje marzenia i w ogóle, no wiecie jak jest. No. Może was sobie tu postawię, bo na tam tak wszystkie strony, żeby się tak nie ruszało. O, może będzie mnie widać. No, a tak ogólnie, no to siedzę sobie akurat w domku, zaraz się wezmę za zmywanie naczyń i trochę może podłogę umyję, ale ogólnie no to miałam iść do kina, ale może właśnie za niedługo się szykuje premiera filmu, który lubię i może się wtedy wybiorę właśnie, żeby go obejrzeć. No, tak to wszystko w porządku. Aha, i jeżeli oglądasz ten film, no to miło by było, żebyś zasubskrybował i uderzył w tego dzwonka tam. No, bo dzięki temu będę wiedziała po prostu, ile was jest. No i witam w ogóle nowe osoby, które doszły. W ogóle dziękuję wam za miłe komentarze, bo są bardzo, bardzo fajne. No, tak to co, byłam dzisiaj w Lidlu i powiem wam, że w Lidlu są takie przy kasach bardzo dobre ciastka. Powiem wam, pierwszy raz wzięłam, że mają taką płynną czekoladę w środku. No i obczaj się, bo są bardzo dobre. Wyglądają trochę jak pikulski. Jeżeli ktoś kojarzy, jak to wygląda, no to serdecznie polecam. No i nie wiem, zastanawiam się, co by tu porabiać jeszcze dzisiaj. No, jeszcze jeśli chodzi właśnie o ten aparat, to chciałabym po prostu w któryś dzień pooglądać, jakie są. Mam to na po prostu upatrzony jeden model, ale nie do końca odpowiadają mi warunki jego zakupu. Więc będę musiała coś tutaj pokombinować. No tak to wszystko po staremu. No. Ale fajny jest ten Sylwester, powiem wam, że fajny, podobał mi się. Skakaliśmy po tych kanałach, bo zostaliśmy w domu i właśnie oglądaliśmy. Ale powiem wam, że najbardziej mi się podobał w Zakopanem. Dlatego, że po prostu jakoś tak było, tak rzeźko, tak wiecie, że tak ładnie wszystko pokazane, bo na Polsacie, bo jak większość osób wie. I w ogóle strasznie mnie to rozbawiło, że na stadionie był w Chorzowie ten Sylwester, a wszyscy tam, że witamy wszystkich z Katowic i w ogóle cały czas mówisz, że to jest w Katowicach, a przecież ten stadion to nie jest w Katowicach, tylko jest w Chorzowie. Nie wiem, czemu tak gadali cały czas. No, także też to było śmieszne trochę, że tak no, nawet nie wiedzieli, gdzie grają. Tak naprawdę. Śmieszne strasznie. No ale co, pobiliśmy sobie te winko, zrobiłam jakieś tam, podgrzałam krokiety, zrobiłam sałatkę jarzynową, tak jak wam chyba pokazywałam
w tym filmie, chyba w tym poprzednim, czy jeszcze wcześniejszym. No nie wiem, no i jakoś tam leci, no jakoś leci. No, jak coś, to się jeszcze do was odezwę. Powrotem. Przyszłam do was pogadać jeszcze na temat tego Sylwestra. Jedna kwestia mi się przypomniała. Tak się trochę położyłam, więc mogę tak być troszeczkę krzywo, ale chciałam wam powiedzieć taką rzecz, że później jak obejrzeliśmy już tą całą transmisję z tych naszych polskich miast, to stwierdziłam, że skoro z racji tego, że jest różnica czasu między właśnie Polską a Stanami Zjednoczonymi, no to, że włączę sobie Sylwestra właśnie na Times Square w Nowym Jorku. I powiem wam, że taka polewka była, bo ja jakoś zawsze sobie wyobrażałam, że ten Sylwester właśnie na tym, w tym Nowym Jorku, no to tam, no wiecie, no, że są jakieś zagraniczne zespoły, że jakoś tak jest, no nie wiem, tak jakoś fajnie kolorowo, że jest te konfetti, albo po prostu praktycznie o 9, znaczy o 21 to się zaczęło, tam ich czasu. To u nas jakoś była trzecia w nocy, czy coś koło tego, czy druga w nocy. Już nie wiem, jak to teraz dokładnie było. I to się zaczęło tam u nich właśnie i przez prawie 3 godziny nic się nie działo. Może tam w międzyczasie jakieś dwa zespoły były przez chwilę, a tak to było pokazane po prostu na tych ludzi, jak stoją. Przepraszam. Jak stoją i mokną, bo tam strasznie lało, stoją, mokną i po prostu mają tylko te płaszcze przeciwdeszczowe i te czapki takie, żeby, no wiecie, żeby tu nie moknąć. I po prostu wszyscy tacy zmoczeni od tego deszczu czekali cały czas, aż ten, bo tam gwiazdą wieczoru była Christina Aguilera. I po prostu wszyscy czekali specjalnie na nią i no, no cały czas w tej transmisji było tak, że po prostu było pokazane na tą ulicę tam. I nic tam się nie działo, nic, była cisza, tylko wiecie, takie neony po boku z tymi reklamami, z jakimiś zwiastunami filmów, a tak to nic, nic kompletnie się nie działo. Jak ja to sobie po prostu porównałam z tym naszym Sylwestrem, gdzie u nas, wiecie, jest wszystko tak koncert, tak hucznie, są ci tacy prowadzący, no coś się dzieje, ktoś zawsze gada, jakieś konkursy, a tam dosłownie nic. No po prostu myślałam, że walnę. I specjalnie obejrzałam 2 godziny i wyłączyłam, bo mówię, nie, do 6 rano nie będę czekać na tę, na Krystynę. No ale mówię, mam to śmieszne strasznie było. Nie wiem, po prostu może te osoby, które miały okazję być w Nowym Jorku, czy faktycznie to jest tam taka tradycja, czy to się po prostu stoi i czeka, nie wiem, może napiszcie w komentarzu, jak ktoś był, jak to wygląda. Bo normalnie myślałam, że ze śmiechu padnę. No ale też właśnie jeśli chodzi o te fajerwerki, to też właśnie się zdziwiłam, bo niby mówili, że tam, no wiecie, że nie wolno, bo te zwierzęta i tak dalej, ale jak się oglądało te Sylwestry, no to gdzieś tam widać było, że strzelają. U nas też właśnie było właśnie tutaj na osiedlu puszczane te fajerwerki. Co prawda nie aż tyle, ile myślałam, ale trochę, trochę jednak było, no ale mówiłam, myśmy tutaj tańczyli w ogóle. Wygłupialiśmy się całą noc, no śmiesznie było strasznie. Fajnie, podobał mi się ten Sylwester. Taki Sylwester we dwoje jest fajny, bo macie taką po prostu wspólną chwilę spokoju i możecie coś tam sobie zawsze porobić i możecie porozmawiać i tak jest bez tej gonitwy takiej za pracą i za tym wszystkim. No, także fajnie, no. No, tak to dalej się zbieram do tego zmywania i chyba się teraz za to wezmę. Jak wszystko posprzątam razem z tą podłogą, to jeszcze się do was odezwę. Już pozmywałam, wszystko porobiłam, przepraszam. Także będę już powoli kończyć tego vloga, no bo trochę się rozgadałam i... Jeju, przepraszam. Trochę się w nim rozgadałam i będę już kończyć, bo też jest późno, a może jeszcze wyjdę sobie na mały spacer albo coś. W ogóle pozdrawiam wszystkie osoby, które mają nerwice i jakoś tak pozytywnie weszły w ten rok i w ogóle życzę wam dużo zdrowia, w ogóle szczęścia. Znaczy nie tylko tym osobom, które mają te nerwice, w ogóle wszystkim tym osobom, które oglądają ten film i które po prostu, no, bądźmy dla siebie dobrze i żeby nam się wszystko układało, żeby było jak najlepiej. No, także, kochani moi drodzy,
żegnam się z wami i do następnego filmu. Pa, pa!